Moje paznokcie są w tej chwili przedłużone na żelu. Niestety zatęskniłam sobie za długimi. I zaczynam od pomalowania je hybrydą w czarnym kolorze. Oczywiście dwie warstwy, każdą utwardzam z osobna, w lampie UV przez 2 minuty. I później nakładam top coat, ja używam top coatu od Shellac. Będziecie mieli wszystko pod filmikiem produkty, których użyłam, także go utwardzam i warstwę lepką przecieram cleanerem. Teraz mieszam sobie czarną hybrydę z top coatem, po to, żeby utworzyć sobie kolor, który będzie półprzezroczysty. Więc mieszam je sobie między sobą pędzelkiem na pazłotku i cały czas sprawdzam tutaj na brzegu, czy kolor jest odpowiedni. I jeśli efekt jest zadowalający, nakładam sobie na cały paznokieć. Co oczywiście utwardzam też w lampie. Sięgam po Painting Gel z Indigo. Jest to czarny żel do rysowania wzorków i obrysowuję naokoło mój paznokieć. Teraz sondą tworzę sobie groszki i w efekcie końcowym wygląda to troszeczkę jak rajstopka. To też świetny sposób, żeby narysować sobie koronkę. Całość utwardzam w lampie przez 2 minuty i pokrywam top coatem. Środkowy paznokieć, na którym będę miała swoje wielkie ćwieki, nanoszę na niego klej do paznokci i do każdej kropli przyklejam właśnie moje ogromne kolce. Teraz palec serdeczny, też tutaj używam kleju i używam w dwóch wielkościach cyrkonii. Większych na środku oraz mniejszych naokoło. Sięgam po klej znowu i po drobne elementy, którymi uzupełniam resztę płytki paznokcia. Tu macie efekt końcowy, tak jak wygląda każdy paznokieć. To jest stylizacja, która jest stworzona na potrzeby filmiku, który zobaczycie w piątek. Będziecie widziały tam pełną stylizację z charakteryzacją. Także czekajcie na piątek i nie zapomnijcie zajrzeć do mnie na kanał. Zapraszam Was do subskrypcji, do kciukowania, jeśli wideo Wam się podobało. Do zobaczenia, pa!